Co roku w sieradzkich supermarketach zbierane są fundusze na wkład własny do realizowanych przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz projektów dofinansowywanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dzięki tym projektom członkowie naszego stowarzyszenia kontynuują, korzystają z rehabilitacji domowej, która przede wszystkim pomaga i poprawia stan maksymalnej sprawności. Chciałam w imieniu członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu podziękować wszystkim dotychczasowym darczyńcom i równocześnie prosić o kolejne datki, wrzucanie pieniążka do puszek. I chciałam w tym miejscu poinformować, że obecnie odbywają się zbiórki do puszek w supermarketach takich jak Polo, ulica Piłsudskiego, Polo, ulica Łokietka, Sedal Jana Pawła II i Carrefour Jana Pawła II. Zbiórki będą odbywać się 26-27 września oraz 17, 18, 24 i 25 października oraz 12 i 13 grudnia. Pomagają nam uczniowie ze szkół sieradzkich gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.